Dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Felsbruna, którego długo nie było. No, oczywiście Michaela już nie ma ze mną, w sensie na kompie. No. Jak ten film datuje. Także no. No, ale jak... Ale jestem, ale... Jak długo nie było. Dokładnie tak. Nawet nie wiem, kiedy to latuje, ale dobrze. No, dzień dobry. I dzisiaj Michael Lindo, no. No i dzisiaj jest plan, tutaj wychodzi rzepak na 1,8 i tu będziemy siać rzepak dzisiaj. Dzisiaj jest plan to stależować i zasiać. I zwapnować. Michael już wapnuje bardzo mocno. Ale wiesz, że ty możesz mieć... Co? Aha, a nie 6,75. No wiem. Na automatyczną dawkę miałem, to tylko 0,25 podniosło. No pewnie więcej się nie da. Już może się da, ale... No nie, bo ja na przykład teraz sypię na 7,0. PH. Ale no. No wiem, bo tam u góry jest, bo tam jest trochę inna ta. Bo tam... No to tam... To jest plasty. Jo, to też, ale... Ale tam jest 6,5 było. 6,75 chyba. No, a ty tylko dorzucasz troszeczkę do góry. No. No i tam jest ten taki plac najgorszy. Co? Dobrze. No, drugi już? No. Niemiec? Nie. No jo, i matmę? Dobra, jeszcze czas. Tu masz książki, to wciąż. Jo. A, w ogóle. Zobacz, wiesz co warto tak? W LOL-a. No, wiadomo. No to widziałem. A ja żem się dziwił, rano wszedłem, artysta nie gra? Pół godziny później? Gra. Dobra, gra. Ale o 7.45 jak byłem, to ten. Na Discordzie to nie grał nic. On spał pewnie. Nie, ale aktywny był na Discordzie. Dostępny. A. Dobrze, co tam Michaelin do ciebie ciekawego? Tak, właśnie. No jakoś to wygląda. Najgorsze jest PH na 20. 6-0. No, trochę boli w oczy, no ale no. Ale to jadę z wapnem, czy nie? Nie, bo tam soja jeszcze raczej. No i przed odcinkiem mocno co dorzuciłem, to całe pole jest na 200 prawie. Tylko ten kawałek jakiś tam jest na 140 chyba. A za tu, jo? Jo. No kawałek masz za nawet 20. Gdzie? A tam to rozsiewacz nie dorzucił. No to ja tak mam na płocie. Ale to tamto... Nie, no. Nie chcę. Za daleko od miedzy jechałem. I nie dorzucił. No to mi tak, nie wiem, coś na płodzie. Albo jest zbukowane, albo po prostu tam nie chcę za to rzucać. Dobrze. Wystarczy sąsiada pole wykupić, tak? To będziesz dorzucać. O, albo... No ale... Pieniądzów brakuje. O, mi na pewno nie brakuje. Ty za 10 koła masz. No. Nieważne, że jest minus na początku. Ważne, że 10 tysięcy. Dobrze, ale ten... nie mogę z tego kontraktu, co ja tam zacząłem robić go. Chłop to dzwonił do mnie, że chce wiosną rzepak siać, no. Na co? Tam wyrąbane, bo to nie moje pole, to. No właśnie. Będzie kasiora, to. Ważne, że się pieniądze sprawdzają, tak? Tak. Zabierzesz się w liczek i talerz uweczkę. No jak chcesz. Ja już skończyłem. Dobrze. No, możesz się w liczek wziąć. Kawałek ma stależowany. No, to jadę. Dobrze. Będzie bardzo mocno rzepaczku, tak? Rzepak, ja? Dobrze. A po soi zobaczymy, co wyjdzie, jaki podozganek. Teoretycznie już można sprawdzić, jaki będzie podozna. No, ale... Zobaczymy.
Dobrze, że tego nie widziałeś. Dobrze, że... No, dobra, nie masz. Dobrze, że artysta się odtriggerował. Dobra, ja mam ten niebieski siewnik wziąć, ja? Nie. A, ten, dobra, tutaj. O Boże, ile. Trzeba będzie kiedyś posprzątać na tej gospodarce, bo to szok termiczny. Nie dowierzałem. Dobrze. Nie, no te tekstury Nizma są fajne. Podobają mi się bardzo mocno. Dobra, halo. Trawa, okej. Okay. Brzmi jak plan. Hop, co nie dosypał z tym nasion. Albo co? No nie wiem. Dobra, ale tam zresztą ci piasą wstać. Rozumiem. Rozumiesz. No, tam bardzo mocno odkurzane jest. Jo. Nie wiem, ale ten dźwięk odkurzacza to mnie zawsze irytuje. Jo. Ile to ma metrów? No, a ile ma mieć? Nie. Zgadłem, bo ma 6. Jest kadłem. Dobrze. Rozumiem twój ból. Nie no, fajnie, tutaj już parę godzin ma nabitych na liczniku. 46,5. No ma 50. No, bo masa, jeszcze Jarek trochę więcej robi. Po kontrakcikach bardzo mocno jeździł. No właśnie, trzeba jakieś kontrakciki zobaczyć. A nie, to nie, to artysty nie ma tak słabo. To nie, to seria chyba. Ale są jakieś nałożenia. Coś tam, jakiś kontrakt by się znalazł. No, on by znalazł jakiś kontrakt. Coś się pomyśli. Bo trzeba wreszcie uzbierać na ten nowy ciągnik. Kiedyś. Ale z słonecznika i soi będzie kasiorat. To będzie na nowy ciągnik mnie stać, prawdopodobnie. A jak nie, to Halo Bank resztę dobierze cię. Przynajmniej tutaj możesz. Ale tu jestem na plusie, a nie na minusie. Bardzo mocno. Wiem. Co tam ciekawego byś powiedział? Że nie wiem. Że płotu musi mi się nagrać odcinek. No. W porywach do 8? Nie no, żartowałem. Nie no, już 6 trzeba. Zależy, o który artysta będzie. Czy na płot? Tak na płot może nie, ale jakbyś napisał, że 30 na rafta, to zaraz przyleciał. Nieprawdopodobnie. Dobrze, rozumiem. Bardzo mocno tutaj idzie robotka. Nie, no nawet fajnie to idzie. No, ale przydał lepiej się... by dwóch niż sam, nie? No, przydałby się ten nowy ciągnik wreszcie, bo... O, bota wywalił. No. Rozumiem. A w ogóle widziałeś artystynik? Nie. To nie patrz. Mówisz? No. To nie patrz, nie patrz. Ale taki sam ma. No, ale... No. Dobra, dobra. Rozumiem. Rozumiesz. You are idiot. You. You are artystok. Dobrze. Robotka idzie powoli. Znaczy dwa ty tak powoli. No. 24 na godzinę stale żółwką. Dobrze.
A jeszcze godzina i będzie stuwa na serwerze, czaisz? Jo, a ja jeszcze... No, 10 minut. No. Jeszcze nie wiem ile to. I będę miał równo 50 godzin. No. Na sztyjerku. Rozumiem. Bo mam 49. 9. No, to chyba jest tak 10 minut już mniej więcej. O, już przestał grać w LoL'a. Rozumiem. 9.50. O, w sumie dzisiaj piątek, to i tak bym miał wolno o tej godzinie, ale nie może. A tamtego klina nie dosiałeś jeszcze. Brzmi jak, no? No, ale teraz ja... O, ale lawec, o Jezus, jesteś w pingu. Dzień dobry. Nikt nie widział. No, dobrze. Nikt nie widział, bo jechałeś prosto. Wiem. O Boże. Dobrze, że sąsiad w pracy nie widział. Mam bardzo mocno chyba płot był, co? Przytulony. Tak. No. Dobrze. Trzeba tę górkę jakoś wytalerzować. Tego klinacza. Oj, talerzówka bokiem tu lata. A, bo to jest taka górka dziwna. I talerzówka za każdym razem tu bokiem leci. A dziwisz się jej? El, może... Może na coś chce? Na imprezę jakąś iść? Nie wiem. Nie wiem. Dawno nie była. Dobra. Elegancko. Jakoś to idzie, ta robota. No ja już zasiadłem ten clean i jadę tam na dłuższe paseczki. Dobrze. Powiem ci tak. Że 45 odcinek. Że? A nie widać, żeby tyle było. No to season, trudny poziom, to wiesz. No, ja chcę wreszcie ten ciemnik kupić, bo już mi po głowie chodzi. No i też trochę by se fent odpoczął. Bo hop ma 47 godzin prawie. Także no, trochę te ciemniki umierały. Godzin. Się zdaje, że Steyr to będzie jako pierwszy miał 100 godzin. No. No już ma 5 dyszek. Iu. To do połowy czasu gry na tym sejwie to Steyr zrobił. No wiesz, jak jest najmocniejszy, to... No ale Fen? Nie, tam tylko dużo słabszy nie jest od niego. Ma chyba tylko 25 koni różnicy jest. No to... 1.30. Różnicy jest między nimi. O, Węgrosz jedzie tam na dole, widzę. Bardzo mocno. Ja. Wungę rozwozić musi, bo zima idzie. A faktycznie zima idzie. Znaczy jeszcze trochę daleko do zimy, ale... Ale się jakoś da. O, wkleję ci zbiór. No i prawdopodobnie słonecznika sobie zrobimy. Na swoje to tam... No tam na drugi kombajn ktoś będzie kosił, albo pracownik. A, bo Michael będzie kościół, jak mi się będzie chciał. A zależy kiedy ty, jak mi nie będzie. Nie wiem. W grudniu po południu. To wtedy będziesz. W grudniu na chodzie. No dobra. Rozumiem twój ból. Rozumiesz? Jo. Dobrze. Bardzo fajnie to idzie, tak? O, 50 godzin. Równo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mocno lekcja chyba jest, co?
Dobrze, bo ja mam odcinki już chyba do połowy lutego nagrane. Nawet nie wiem do kiedy. Ale do połowy lutego na pewno. No, to ja też. Bo mi bardzo dużo artysta pomaga, tak? Na teamlapsach. Wiem, no to wasz serial przecież. Nasza? Dobrze. No nasza nie, wasza. W sensie to twoje artysty. Pasza i Niedźwiedź, dobrze. Pasza i Niedźwiedź. Ja tego nigdy nie oglądałem, a ty? Ja nawet nie wiem, co to jest. No Pasza i Niedźwiedź, nie oglądałeś nigdy? Nie. Ja też nie. W telewizji to jest do 20 zawsze leciało. Po dobranocce. A czy jeszcze dopuszczają, to nie wiem. Pasza i Niedźwiedź. Bardzo mocno. Zawsze o 20 leciało. Do 20.15 chyba. To w skrócie Pasza to jest taka mała dziewczynka, a Niedźwiedź to Niedźwiedź. No. Ciekawe to brzmi, nie? Pasza i dziewczynka i duży Niedźwiedź. Ten Niedźwiedź mądrzejszy od Paszy. Czyli taka artysta i Sandra. Znaczy co? Harald? Co? Ja nie wiem, co chodzi. To chyba odwrotnie, bo artysta jest mniejszy od niej, ale dobra, nieważne. No właśnie to chodzi. No, to właśnie Niedźwiedź był większy od niej, o to chodzi. No to ten, to Sandra, ten taki niedźwiadek. Ja pierdolę. Dobrze, nieważne. Ja nie wiem, co jest. Ja wiem tylko, że Michael to jest Michał. Michał S. Ale żeś zabłysnął. No wiem. No, jest trudno po moim niku zobaczyć, jak mam na imię i po twoim, nie? No ja nawet nie wiem, jaki mam nick. No i chodzi mi o YouTube'a. A, no tak. Ale to bardzo ciężko. Ale ludzie i tak nie ogarniają. No bo są od artysty, dlatego. Aha, dobra, że jak miałem Elp. No to fajnie tam Elp. No nie wiem, bo ja na różnych mapach mam różne niki, także nie wiem, jaki, gdzie, na jakiej mapie mam nick. Na przykład na tym. Na płocie mam Wilkuś. No. Na timelapsach mam Kasperek, 12 chyba. A jeszcze na innej, a na tym to nawet nie wiem, jaką mam. Na ja kolonii to ja już też nie wiem. Ja siedzę na taki sam. Dobrze. Ale ty zmieniasz niki, czy po prostu automatycznie się zmienia? Znaczy to nick się ustawia wtedy, jaki masz w grze ustawiony, jak tworzy serwer. Dobrze. Bo tutaj mam mój nick, ten co, na którym stworzyłem ten serwer. A na przykład już na płota to mam Wilkuś, nie? I tak to wygląda. Jo, dobra, czekaj, a ja muszę iść z dwóch. Dobrze, rozumiem twój ból. Prostaty. Michael ma prostatę, wydało się. No, nie wszyscy o tym wiedzą. Znaczy, no nie wszyscy, sorry. Dobrze, nie masz. A Michael Indasz już te długie widzę, że zasiał. To fajnie. Te długie przejazdy zasiał, to dobrze. Tylko ten klinacz mój został taki malutki mu. Ale on sobie da radę. Hop wie, co robił. Nawet w cyrku gra po nocy, jak mu się chce. Po godzinach. Po godzinach gra w cyrku, bo bardzo mocno. A tylko, że on się nigdy nie przyzna do tego. Michael Induś. Hop się do tego nie przyzna. I że on tam tańcuje z lwem. I to jest główna atrakcja cyrku. Bardzo mocno. Michaelek to jest jego treser. No, mówię wam. Co? Jaki treser? A to... Co? No mówiłem, że ty no w cyrku występujesz, tak? I jesteś treserem lwa. Ja nie wiem, o co chodzi. No to się dowiesz na odcinku. No jak ten odcinek będzie wtedy, gdy mnie nie będzie? No. No to było, no. No.
No to na pewno obejrzę. Na salchy. Ty to też dobry jesteś agent. Ja wiem, że jestem dobry agent. Nie, bo było tam takie coś, że mówiłem, że ty po godzinach w cyrku dorabiasz. No na pewno. Z artystą na czele. A o artyście to akurat nie pomyślałem. Artysta to za małpę tam robi. No i tak wyszło, no. No, deszcz pada. No, wycieraczka się włączyła bardzo mocno. Kłopełki spadają z góry, bo widzę. Kurde, ten trójkąt bermudzki, nie wiem jak go tutaj uprawić. Trójkąt. Do bermudzkiego trochę mu brakuje, ale... Ale do felsbrunowskiego może być. Bardzo mocno. Jaki tam trójkąt bermudzki, trójkąt. No, jeszcze trochę i go nie będzie. Jeśli będzie to pole kupione. To pola? Dobrze. No, tak wracając do tego lapsza, to wczoraj bardzo mocno zrobiłem kontrakcik na sadzenie ziemniaków. Za 53 tysiące. Ziemniaków? No. Ile ci go to zajęło? No, 15 minut. 15 minut. O. Ole lagad stan. O, ciulas. 15 minut, bo no powiem ci, trochę dziwnie to wyglądało, jak to była sadzona, ale... Bo ja chorszym 9-metrowym sadziłem ziemniaki. Dobrze. Multifiuta był? Miał multifiuta, to co? No to tak. No, 8 ton zasypu, to raz waszło. Dokładnie. Tak raz waszło jak ziemniaki z zbiornika. No. Artysta, jak spojrzę na ziemniaki, jak spieprzają, to nie wiedział, co się dzieje. Dobra, co? Kończymy? Jak po skończyłeś, czy co? Nie wiem. 23 minuty, no to zaraz będzie koniec. Za minutę, dwie. Idę do ciebie zobaczyć jeszcze, jak tam bardzo mocno robisz. Dobrze. A dobra, to w sumie może tak być. Dobra, taki tylko dziś został, tak? Bardzo mocno. O, długo tu nie siedziałem. Na tym siedzeniu. No to już. Naszą starczy, na luzie. Obco tam bardzo mocno jeździ. Bardzo mocno. Okej. Tą górkę trzeba będzie kiedyś zlikwidować, bo musimy wiele ty na troszeczkę. Ja jej nie robiłem. No, ja też nie, to pędzel. A ja nie wiem, kto pędzel operował. Pewnie artysta, a nie artysta, co nie był. Nie, no, chyba będzie musiał. Nie, jakby artysta tu był, to człowiek. To z pędzla to by tu nic nie zostało. Czy no może nie z pędzla, ale z góry by nic nie zostało. Ej, ale patrz, jak on mu tutaj wbił, nie? To by kasy brakło. Nie, to on tego. To my się nakręcił na tą serię, bo tu, no bo na tej mapie mieliście kostki. I byście pewnie zrobili te kostki. I by się nakręcił na tą serię. Ale i tak będziesz musiał z nim iść i tak, no bo jak nie będzie przez te 3 tygodnie na to. Zapcham dziurę innymi seriami, spokojnie. Dam radę. Brzmi jak plan. To nie tak, że ten raz będzie praktycznie co 2-3 dni. Nie wiem. Czyli teoretycznie wychodzi tak. Wychodzi płot, timelapse i jakiś jeden odcinek inny. Tak. Na filmów różnych, w sensie różnych filmów mam do Duda. Zaraz ci powiem. No i co na nie? Czekaj.
Inny klub mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to mam na 5 tygodni. No. No. Mam filmów na 5 tygodni różnych. W sensie innych niż timelapse, no. I płot. Mam 5 innych odcinków. A się okaże, że będziesz miał więcej filmów niż ja. No wiesz, no. Tylko, że no dobra. No wiesz, jak to zawsze jest, więc. Jak się nakręci. Jo. Ale ja tam lubię, jak artysta się na timelapse nakręci, bo tutaj przynajmniej szybciej koniec będzie. No. Chcesz jeszcze jakiś plus, nie? Tego interesu. Tak jak mówię, nie? Że przyjdę i już timelapsów nie ma. Najprawdopodobniej. Albo będzie ostatni sezon. Dobrze, zasiadam, także zjeżdżę na podwórko i kończymy ten łocinek. Dobrze. Co byś chciał się przekazać na koniec tego łocinka? Hakuna Matata. Dobrze. Dobra. Mamy 26 minutów, także wystarczy, co? Dobra. To się da, spokojnie. Ale tu syf jest. Czekaj, mam kierowniczkę, czy nie mam kierowniczka? Najprawdopodobniej nie. No, to daj mi kierownika. No zaraz będzie pole sprzedane bardzo mocno. Nie. Nie, no dawaj kierownika. Dobrze. Także na razie trzymaj ta się 6. Jaki tu jest shift? Jak? Dobra, to zaraz posprzątam, bo tu nie. Wszystko na jednym stoi miejscu. Trzeba jakoś to ładnie poukładać później. Dobra, na razie. 6.